Cześć. Jakiś czas temu, parę tygodni temu, był odcinek na moim kanale, gdzie testowałem na kimś retro płycie GeForce Now. Starym zestawem, tam się zatlonem, możecie zobaczyć dokładnie, jak to wygląda. I tam powiedziałem, że się nie opłaca takiego zestawu składać, bo ten GeForce Now za bardzo dobrze nie działa. Może można było coś tam pokombinować, pogrzebać, ale to nie o to chodzi. Trzeba sobie zainstalować system, zainstalować program i żebyście sobie mogli normalnie korzystać z tego GeForce Now. Tam powiedziałem, że około 300 zł można kupić coś, co już będzie działało na tym GeForce Now. Wbrew temu nie ma dużych wymagań. I tutaj na przykład na Allegro znalazłem takie zestawy, które wam pokażę. Tu jest tego multum różnych, ale mniej więcej ja wam pokażę kilka zestawów, które tam wybrałem. Tylko z tym nie trzeba się sugerować, bo one są, potem może ich nie być na przykład. W ten sposób to wygląda. Więc tutaj jest 8-gigowa wersja. Jest, ale tuś 500 zł kosztuje, to już jest dużo. Więc to już to można we własnym zakresie, tutaj można ewentualnie dołożyć. I piątka. W ten sposób to wygląda. I tutaj jeszcze jest. A tutaj mam więcej informacji. Intel HD 4000. HD 4600. Przyzwoicie RAM można dołożyć sobie. Dysk nie jest duży. Mówię tu o komputerze do GeForce Now. Pierwsza propozycja. Tutaj za bardzo nie chcę się też rozwodzić. Musiałem więc wam pokazać, co można znaleźć. Kolejny, mniejszy komputerek. I tutaj już mamy model. I trójeczka. I trójeczka, ale już siódmej generacji, tam było czwartej generacji. Więc ja osobiście polecałbym wziąć tą i trójeczkę siódmej generacji w tej cenie 8 giga RAM-u Intel HD 610. Więc tutaj nie powinno być problemu. Jak dobrze popatrzyłem sobie w parametrach, ten komputer powinien spełniać wymagania. Nie powinno być problemu. Co coś się rozwija, to w tym momencie coś takiego. Kolejny zestaw. Tak luźno odpowiadam po prostu, bo chciałem wam pokazać, że trzeba poszperać i można coś fajnego znaleźć. I już tutaj patrzymy. Dokładnie parametry nie mam wypisane. Intel czwartej generacji też. I piątka. 16 RAM-u. 500 dysk twardy, karta zintegrowana. Jest napisane, nie ma dokładnie napisane, jaka karta graficzna, układ graficzny. Więc tutaj pokazałem, ale to też dokładnie nie ma wypisanego, jaki układ jest graficzny. To muszę dokładnie doczytać sobie, zobaczyć, ale myślę, że nie powinno być problemu z GeForce Now, że te standardy wszystkie powinna ta karta obsługiwać. Dobrze, to dodatkowo, bo też tak patrzcie na to luźno. I tutaj mam, z tego co pamiętam, mam dosyć ciekawy zestawik. Tak, bo tu mamy GeForce'a 730 w zestawie i trójeczkę czwartej generacji. 3 giga RAM-u. Ale przy tej cenie można sobie RAM-u dołożyć, bo mamy tutaj NVIDIA GeForce 7, kartę graficzną. Więc dlatego trzeba szukać różnych kombinacji, kombinować, patrzeć. I tu kolejny zestawik. I piątka czwartej generacji przeważnie jest tutaj w tych zestawach. W tej cenie i tu patrzymy 8 giga RAM-u. A dysk brak, było czasu dołożyć dysk jakiś, ale to też nie jest, myślę, jakiś tam problem. I zintegrowana
A karta Intela. Też taki niezbyt opis. Więc dlatego pokazuję, że można różnie trafić z tymi opisami. Oprócz tego jeszcze tutaj, jak mówię, jest sporo innych zestawów. Coś można poszukać, poszperać. Jak widzicie. Więc trzeba poszperać. Bo jest ZwitchBook zakładał 400 zł, a to wiadomo 300 zł. Taki krótki odcinek dzisiaj. Bo też chciałem to pokazać wam, to miało wlecieć jako dodatkowy odcinek, ale po prostu jeszcze z niektórymi rzeczami jeszcze pracuję nad niektórymi projektami, bo to ja zapowiedziałem w vlogu, który był. Niestety, troszeczkę się z tym schodzi. Więc jeszcze trochę chcę po prostu to popracować, żeby to naprawdę już były fajne odcinki, bo to się fajnie zapowiada. Fajnie tam opowiedział niektóre rzeczy w tym vlogu i chcę, żeby to już były dopracowane odcinki. Żeby jak najwięcej wam pokazać na tych sprzęciorach. To Narka, cześć, pa, zostawcie łapę, zasubskrybujcie, kanał, będzie mi miło. I napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie o tego typu zestawach, bo ja wiem, że czasami nie każdego stać na jakiś bardzo mocny komputer, coś takiego kupi, ale na przykład te 50 zł miesięcznie będzie mógł przeznaczyć sobie na GeForce, na naszą władzę plus gier. Gdzieś tam po prostu i mieć fajny sprzęcik. Fajną opcję do pogrania. Różnie w życiu się układa. Każdy ma różne tam potrzeby. Więc też pokazuje, że jest taka alternatywa. Tylko ja osobiście chyba bym tą stówkę czy 150 zł jeszcze dołożył, bo myślę, że wtedy można coś, ale za 300 zł macie tutaj, te 300 zł, myślę, że można coś dużo lepszego złożyć niż tamten zestaw z odcinka, a jakby chciało się tamten skompletować, to też by 300, ponad 300 zł wyszło, myślę teraz. Żeby każdą część kupić. Więc na razie jeszcze raz, cześć, pa.